Zdrowie psychiczne to temat, który jest niezwykle istotny w społeczeństwie. Coraz więcej osób na całym świecie doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, lęki czy zaburzenia stresowe. Pandemia COVID dodatkowo pogorszyła sytuację, zwiększając poziom stresu i izolacji społecznej. O zdrowiu psychicznym rozmawiano w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim podczas konferencji pod nazwą Jestem taki, jaki jestem. Projekt Jestem taki, jaki jestem powstał tak naprawdę po to, aby uświadamiać, aby uwrażliwić jeszcze mocniej nas wszystkich, że zaburzenia psychiczne są, że zaburzenia psychiczne były, są, będą i badania w dalszym ciągu, badania, które są publikowane dosyć szeroko się teraz i głośno mówi o tym, że tych zaburzeń psychicznych jest coraz więcej. Ważne jest jednak to, że w ostatnich latach rośnie świadomość społeczna na temat zdrowia psychicznego. Kampanie edukacyjne i dyskusje pomagają zmniejszać stygmatyzację i zachęcają osoby borykające się z problemami psychicznymi do szukania pomocy. W panelu dyskusyjnym można było posłuchać wypowiedzi osób, które z tego typu problemami musiały się mierzyć, a także usłyszeć zdanie specjalisty. Temat jest tematem rzeką. Moglibyśmy bardzo dużo mówić, kto przychodzi. Ja postaram się wyłapać takie najważniejsze punkty. Bardzo często osoby, które przychodzą do gabinetu psychologicznego, to są osoby bez względu na jednostkę neurologiczną. Czy to są depresje, czy to są choroby psychiczne, czy zaburzenia lękowe. Jakiekolwiek to nie są trudności tych pacjentów, oni mają trudności w trzech obszarach. Równie ważna jest druga strona, czyli osób, które na co dzień mierzyły się z problemami psychicznymi. Każda tego typu historia jest inna. Po ukończeniu szkoły średniej podjąłem naukę w policjalnej szkole kierunku detektywistyka. Nie ukończyłem jej, bo chciałem, podróżować po świecie. W pewnym momencie mojego życia zacząłem leczyć się psychiatrycznie i szukać pomysłu dla siebie, na swoje dalsze życie. Wtedy panie z opieki społecznej w Krośnie Odrzańskim skierowały mnie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Integracja, gdzie kierowniczką jest pani Joanna. Tam przebywałem długą drogę terapii. Po kilku miesiącach pobytu w integracji dostałem propozycję pracy w Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej. Od 14 lat pracuję i rozwijam się w niej. Po serwisie zapraszamy na pełną relację z panelu dyskusyjnego o zdrowiu psychicznym.